Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym wieczornym spotkaniu. Dzisiaj oczywiście środa, czyli modlimy się kompletą, jak to zazwyczaj w środy. Bardzo Was zapraszam do tej wspólnej modlitwy Kościoła właśnie w środę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Koń, mamy teraz rachunek sumienia. Yy, idziemy sobie przez takie te cztery proste określenia naszego serca, nie? Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Zróbmy dzisiaj, kochani, mowę. Czyli pomyślmy o tych wszystkich miejscach naszej mowy, gdzie żeśmy zgrzeszyli, obgadując kogoś, oczerniając, mówiąc słowa niedobre, niecierpliwe, słowa gniewne, słowa, które krzywdziły, słowa, które były niepotrzebne, słowa, które nie powinny po prostu paść, albo było ich za dużo, były czczą gadaninom, jak to mówimy. Pomyślcie o wszystkich słowach, które nie były dobre i święte. Panie, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś dobremu łotrowi królestwo niebieskie, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie, który zesłałeś Apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chryste tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże! i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej, Nakłoń ku mnie twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mojego. Ty mnie odkupisz, panie, wierny Boże. Chwała ojcu i synowi, i duchowi świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, Dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie, On odkupi Izraela ze wszystkich Jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Fragment z listu do Efezjan. Nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. W ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, panie Boże Wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała ojcu i synowi, duchowi świętemu. W ręce twoje, panie. Powierzam ducha mojego. Strzeż nas, panie, gdy czuwamy, podczas snu na zosłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa twojego, bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny. Dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Witaj, niebios królowo, witaj, pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność, zrodziłaś w światu. Ciesz się Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, tak to jesteśmy pomodleni dzisiaj, więc pobłogosławieni możemy spokojnie zasypiać. Dobrej, pięknej nocy Wam, kochani, życzę. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Śpijcie dobrze i do usłyszenia w następnych naszych spotkaniach wieczornych, zasypiakowych. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa. Pa.